Dobry wieczór Państwu. Miło mi ogromnie widzieć tak zacną publiczność na tak pięknym koncercie. Dzisiaj wiadomo, dzisiaj rzecz niebywała. Dzisiaj rzecz, o której będziemy opowiadać wnukom, mam nadzieję. Cały czas się łudzę, proszę Państwa, bo ja mam, jestem tak między klapą a sukcesem, więc do końca nie jestem pewien, co dzisiaj będzie, ale liczę, że na Państwa wyrozumiałość. Wysłuchamy, zaprosiliśmy do współpracy 8 kompozytorów z 8 krajów świata, którzy skomponowali 8 części nawzajem, nieco sobie nie wiedząc. Więc to naprawdę nas łatwiej chyba na 4 skrzypcach grać jednocześnie, niż taką formułę zrealizować. Logistycznie, no pod każdym względem, widzicie Państwo, nikt nie miał żadnych ograniczeń, żaden kompozytor. Tak się stało, że wybrali te instrumenty i to była ich absolutnie dobra wola. Części są krótkie, bo takie było założenie, że mają trwać nie dłużej niż 4 minuty. W związku z tym, o jakież piękne to nasze połączenie. Mają charakter mieć taneczny, ludowy, najlepiej z kraju pochodzenia kompozytora. I tak też się stało. Także zostawiam Państwa przed tym wydarzeniem. Mam nadzieję, że każdy poczuje, każdemu się coś spodoba z tych 8 części. Zapraszam. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Proszę Państwa, Marcin Kopczyński, Polska. Eliza Cynkowa, Czechy. Na estradę proszę, wejdźcie na górę. Wejdźcie na górę Państwo, dobrze? Żeby Was było widać. Wiktor Wojcik, Białoruś. Jonas Jurkunas, Litwa. Specjalne oklaski dla Mirosława Skoryka, Kirył Wolkowa i Guli Fekety z Węgier. A o kwiaty poprosimy, żeby wręczył nie kto inny, tylko sam dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca, o którym Państwu wspominałem. Człowiek, który sprawił, że dzisiaj jesteśmy tu razem i jego wiara była tak wielka, że doprowadziła do tego, że jesteśmy. Maksymilian Bylicki. Ja tutaj bardzo miłe kilka słów profesor Drzewiecki powiedział, ale ja chcę powiedzieć, że to przede wszystkim dobre uczynki, to jego dobre uczynki tutaj spływają, ponieważ inicjatywą profesora Drzewieckiego było stworzenie w ogóle Suity Narodów i całej kompozycji, cała koncepcja zrobienia tego koncertu, a Instytut Muzyki i Tańca przy pomocy środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego tylko wspomógł realizację tej inicjatywy, ale myślę, że wielkie brawa dla autora pomysłu. Proszę Państwa, czy ja mogę wymóc, korzystając z Państwa pośrednictwa, na Panu Dyrektorze, żeby suita numer 2 powstała? Daj mi szansę i kup los, jeżeli Pan Profesor złoży wniosek i Fundacja złoży wniosek do programu zamówienia kompozytorskie, to jest szansa, że powstanie Suita Narodów numer 2. Tym razem Europy Zachodniej. O. Dzisiaj honorujemy przede wszystkim wspaniałych naszych kompozytorów. Powstało dzieło, które będzie zmontowane jako jedna część. Dziękujemy Państwu za dyscyplinę. Ja wiem, że ciężko było wytrzymać, nie klaskać, ale wytrzymaliśmy, daliśmy radę i osiągnęliśmy sukces. Czy Państwo chcecie jeszcze raz od początku? No bis. Każdą rzecz trzeba robić dwa razy. Ponoć. Dziękujemy bardzo. Wiktor. O po kolei. Marcin Kopczyński, Eliza Cynkowa, Wojciech Didi, profesor Wojciech Didi, który jest tu w parterze. Wiktor Wojcik i Jonas Jurkunas. Orkiestra Akademii del Arco z Bydgoszczy, Paweł Radziński, twórca, cała ideolog zespołu, znakomity skrzypek i pedagog oczywiście. Brawo, dziękujemy Ci bardzo. Dziękujemy całej orkiestrze, wszystkim solistom. Wspaniały wieczór, przejdzie do historii. Myślę, że i dla Was, i dla nas było to wielkie, wielkie wydarzenie. Dziękujemy bardzo.